Dzień dobry, nazywam się Jura Tomasz, jestem właścicielem firmy Juragro. Nasza firma zajmuje się handlem maszynami rolniczymi, jak i świadczeniem usług w zakresie zbioru zbóż, rzepaków, kukurydzy, również kukurydzy na kiszonkę. Wdrożyliśmy jakby dział usług w naszej firmie około 20 lat temu. 20 lat temu to było na bardzo małą skalę, bo robiliśmy wtedy około 2000 hektarów. I rynek był otwarty na nowe maszyny, na tego typu działalność, więc przez ostatnie lata udało się to rozwinąć. W tej chwili używamy około 25 maszyn, które pracują. Ten rynek w Polsce, wiadomo, przyniósł bardzo dużą konkurencję, co zawężyło jakby możliwości rozwijania tego w Polsce. Także dla naszej firmy była możliwość świadczenia usług na Ukrainie. Zaczęliśmy ją 5 lat temu. Była to nowość, były problemy z ruszeniem tym, były obawy, że mogą być tam jakieś problemy, bo to wiadomo, jednak odległość, jest to inny kraj, ale spróbowaliśmy. No, było to tak, że no, na początku naprawdę było ciężko, ale udało się opanować kwestie transportu, przejść granicznych, wszystkich tym, z tym związanych dokumentacji. No i pracowaliśmy tam, sialiśmy kukurydzę, sialiśmy soję, był zbiór zbóż, rzepaku, soi, jak i kukurydzy. No tam wiadomo, Ukraina to jest bardzo duży obszar, mają naprawdę duży potencjał do upraw, mają potencjał gospodarczy, który też za sobą niesie zapotrzebowanie firm usługowych. Mieliśmy kontrakty podpisane już kilkuletnie, które niosły no, rozwój i co szło za tym, bo trzeba kupować maszyny nowe, większe, inwestować w to. No i tak też to się działo. Kupiliśmy siewnik do kukurydzy, duży Tempo 16, zainwestowaliśmy w kilka nowych kombajnów. No i wiadomo, rzecz, której nikt się nie spodziewał, w tym roku przyszła wojna. No i skończyło się to w tej chwili tak, że były bardzo wielkie obawy, żeby jechać tam pracować, zbierać zboża, rzepaki. Obawy były, no wiadomo, co do maszyn, ale przede wszystkim co do ludzi, bo pracowaliśmy w ten sposób, że nasi operatorzy świadczyli tam usługi, jechali z Polski i oni tam to wykonywali. No wiadomo, bardzo duża obawa co do ludzi, bo nikt nie wiedział, co się stanie, jak to będzie się działo. No i w tym roku zrezygnowaliśmy z świadczenia usług na Ukrainie. No, co za tym idzie, no maszyny było trzeba obstawić w Polsce. W Polsce wiadomo, ten rynek jest już dość obstawiony, każdy ma swoje roboty, dużo maszyn co roku przybywa, rynek zrobił się naprawdę tutaj ciasny. No to wiadomo, to są duże maszyny, duże areały i ciężko było to zastąpić. Co do żniw, to w kilkunastu procentach udało się to zrobić i kombajny mają tutaj pracę teraz w Polsce co do rzepaku i do zbóż, gorzej z kukurydzą, bo typu kukurydzy no nie odbudujemy tych wielkości, które tam zbieraliśmy. Nie da się tego zrobić tutaj w Polsce. Co do siewu kukurydzy, no to niestety nasze maszyny stały. Tutaj w Polsce nie mieliśmy w ogóle na to roboty. No było to też dlatego, że wojna wybuchła jakby w lutym i to już było za późno, żeby znaleźć place tutaj w kraju na te siewniki, bo na tak duże maszyny, no to wiadomo, że to potrzeba bardzo dużego kontrahenta i oni już mają umowy podpisane dużo wcześniej, także te maszyny jakby stały i to jest też jakby minus, bo były zainwestowane pieniądze w renowacje, w nowe części, wszystko, no i nie udało się nimi pracować, także miały odpoczynek. Żniwne prace no, mamy w Polsce, także tu jesteśmy z tego zadowoleni. Co do całej Ukrainy, no tam mieliśmy duży problem zawsze z serwisem, z warsztatem, z dostępnością części. Pierwsze lata były ciężkie, trudno było to jakby przedostać z Polski na Ukrainę przez granicę. No i po kilku latach pracy nad tym wszystkim udało nam się ten temat jakby opanować. Znaleźliśmy dużo lokalnych sklepów, serwisów różnych, poznaliśmy różnych ludzi, z którymi udało nam się współpracować kwestią części, kwestią też serwisu tych maszyn. No i naprawdę było
było już dużo, dużo lżej niż na początku. No ale no, sytuacja, która się rozwinęła teraz, no, przyniosła to, że niestety było trzeba zrezygnować z tego. No i to jest jakby minus, no bo dużo, dużo zainwestowaliśmy w to. No miejmy nadzieję, że to się uspokoi, bo te maszyny jakby no, czekają, mogą tam wrócić. Na Ukrainie mieliśmy swoją też bazę, swój magazyn z częściami. No, na dzisiaj nie ściągaliśmy tego z powrotem, bo nie szło. No, mamy tam praktycznie magazyn z części, pasków, wszystkich rzeczy, które są najbardziej potrzebne. One tam zostały. Mam nadzieję, że no, będziemy mogli z nich korzystać w przyszłości, bo jeżeli się ta sytuacja uspokoi, to na pewno będziemy chcieli tam wrócić. Kwestią pracy na Ukrainie, kontraktu, mieliśmy zakontraktowane robotę na 6 maszyn, na 6 kombajnów. Kombajny pracowały w zbożach, w rzepaku, w kukurydzy, jak i soi. Były to wielkości około rzepaku plus zbóż około 1000 hektarów na maszynę, kukurydzy około 1100-1200. No i przy tym w międzyczasie udało się zrobić 300 hektarów soi, więc były to ilości dość zadowalające na dzisiejsze czasy, tak? W pierwszym roku siewu kukurydzy na Ukrainie mieliśmy 3 maszyny. Był to Wedrszat Tempo 16-rzędowy i 2 ósemki. Tymi maszynami udało się zasiać około 3600 hektarów plus około 500 hektarów rzepaku tylko na tempo. Także no, pracy było dużo, maszyny były wykorzystane. Plus pracy na Ukrainie był taki, że ziemie są naprawdę bez kamieni, pola były duże. No, chłopaki bynajmniej nie narzekali, pracowało im się tam dobrze. Także, no, powtarzam, mamy nadzieję, że to wszystko wróci do normy.